Księga Rodzaju, rozdział osiemnasty. Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy siedział on u wejścia do namiotu w najcieplejszej porze dnia. Abraham podniósł oczy i zobaczył naprzeciwko siebie trzech mężczyzn. Gdy ich ujrzał, pobiegł od wejścia do namiotu na ich spotkanie i skłonił się do ziemi. Po czym rzekł: Panie, jeśli znalazłem u ciebie łaskę, nie omijaj, proszę, twojego sługi. Pozwól, by przyniesiono trochę wody, abyście mogli obmyć sobie nogi, a potem odpoczęli pod drzewami. Skoro przechodzicie obok waszego sługi, przyniosę też trochę chleba, abyście się posilili, nim wyruszycie dalej. Odrzeknij mu, uczyń jak powiedziałeś. Abraham pobiegł więc prędko do namiotu i powiedział Sarze: Przygotuj szybko ciasto z trzech miar najlepszej mąki i upiecz pod płomyki. Następnie sam pobiegł do bydła, wybrał tłuste i piękne ciele i kazał słudze, aby je szybko przyrządził. Potem wziął twarug, mleko i przyrządzone ciele i położył je przed nimi. A gdy oni jedli, on stał pod drzewem. A wtedy zapytali go, Gdzie jest Twoja żona Sara? Odpowiedział, Jest w namiocie. Rzekł mu jeden z nich, O tej porze za rok znowu przyjdę do Ciebie, a wówczas Twoja żona Sara będzie miała syna. Sara zaś stała przy wejściu do namiotu tuż za Abrahamem i przysłuchiwała się rozmowie. Abraham i Sara byli bardzo starzy. Sara nie, nie miewała już miesiączki, dlatego zaśmiała się do siebie i rzekła: Teraz, gdy przekwitłam i mój pan jest starcem, miałabym doznawać rozkoszy? Pan rzekł więc do Abrahama: Dlaczego Sara śmieje się, mówiąc, czy rzeczywiście będę mogła urodzić, gdy się zestarzałam? Czy dla Pana jest coś niemożliwego? Za rogo tej porze powrócę do Ciebie, a Sara będzie miała syna. Sara przestraszyła się i wyparła się. Nie śmiałam się. On jednak powiedział, przeciwnie, śmiałaś się. Mężczyźni wstali i skierowali się ku Sodomie. Abraham szedł z nimi, aby ich odprowadzić. Wtedy Pan rzekł, czy miałbym ukryć przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? On przecież ma się stać licznym i potężnym narodem, a przez niego otrzymają błogosławieństwo wszystkie narody ziemi. Wybrałem go bowiem, aby nakazywał swoim potomkom i całemu swojemu domowi trzymać się drogi wytyczonej przez Pana oraz przestrzegać sprawiedliwości i prawa, tak by Pan mógł wypełnić względem Abrahama wszystko, co mu zapowiedział. Potem Pan rzekł. Zarzut przeciw Sodomie i Gomorze jest niezwykle poważny, bo ich przestępstwa są bardzo ciężkie. Zejdę więc i zobaczę, czy rzeczywiście postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do mnie doszło. Chcę się tego dowiedzieć. Wtedy owi ludzie odeszli stamtąd i udali się ku Sodomie, Abraham zaś stał wciąż przed Panem. Następnie zbliżył się do niego i prosił: Czyżbyś chciał wytracić sprawiedliwych razem z przestępcami? Może w tym mieście jest pięćdziesięciu sprawiedliwych. Czy także je zniszczysz i nie przebaczysz mu ze względu na tych pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy się w nim znajdują? O nie czyń tego, by zginęli sprawiedliwi razem z przestępcami. Nie czyń tego, czy sędzia całego świata mógłby rozsądzić niesprawiedliwie? Pan odrzekł. Jeśli znajdę w Sodomie pięćdziesięciu sprawiedliwych, ze względu na nich przebaczę całemu miastu. Abraham mówił dalej. Odważę się jeszcze mówić do mego pana, choć jestem prochem i pyłem. Gdyby wśród tych pięćdziesięciu sprawiedliwych brakło pięciu, czy z powodu braku pięciu zniszczysz całe miasto? Odrzekł Bóg. Nie zniszczę, jeśli znajdę tam czterdziestu pięciu. A Abraham prosił go nadal, a gdyby znalazło się tam czterdziestu, odrzekł Bóg. Nie zniszczę przez wzgląd na tych czterdziestu. Mówił znów Abraham. Niech się nie gniewa, mój pan, że powiem, a może znalazłoby się tam trzydziestu, odrzekł Bóg. Nie zniszczę, jeśli znajdę tam trzydziestu. A na to Abraham, jeszcze odważy się zapytać Pana. Może znalazłoby się tam dwudziestu, odrzekł Bóg, nie zniszczę ze względu na tych dwudziestu. Mówił znowu Abraham. Niech się nie gniewa, mój Pan, że jeszcze raz tylko zapytam. Może znalazłoby się tam dziesięciu. Odrzekł Bóg. Nie zniszczę ze względu na tych dziesięciu. Gdy pan skończył rozmawiać z Abrahamem, odszedł. Abraham zaś wrócił do siebie. Kochani, dwie bardzo piękne historie. Pierwsza to powtórzenie znowu tego, jakby tej obietnicy narodzenia Izaaka, teraz już bardzo konkretna, nie w tej uczcie. I druga, ten spór, jeżeli tak można powiedzieć, z panem Bogiem Abrahama, z panem Bogiem o Sodomę. Ona obydwie te historie pokazują, że Abraham doszedł już do, no właśnie, do pełni tego, kim miał być. Zobaczcie, jak jego serce jest dobre, nie? W pierwszej scenie jest po prostu niesamowicie gościnny. Mimo, że jest starcem, cierpiącym, mimo, że jest bardzo gorąco, że mógłby spokojnie sobie tych gości odpuścić, to Abraham ich przyjmuje. Jego serce ma w sobie bezinteresowność, ma gorącą chęć służenia. W drugiej scenie, nie? Abraham walczy o każde dobro. Można by sobie pomyśleć, dlaczego Abraham nie zszedł jeszcze niżej, nie gdyby się znalazło pięciu albo jeden. Kani Abraham zszedł najniżej, jak mógł. Dlaczego? W tamtym czasie takie prawo obowiązywało, żeby mogło miasto istnieć, w sensie żeby założyć miasto musiało się zebrać dziesięciu mężczyzn. Poniżej dziesięciu nie mogło być miasta. nie, Mógł być samotny namiot kogoś, to jasne, ale nie mogło być czegoś, co by się nazywało miastem. Musiało się zebrać dziesięciu mężczyzn. Więc zobaczcie, Abraham schodzi właśnie do tej najniższej liczby, nie? Do, do liczby, która usprawiedliwia, jakby istnienie miasta. Nie? Do najniższej możliwej. Eee, takie ma serce już Abraham. Dlatego właśnie jest gotowy, żeby wreszcie mieć syna. Nie? Pan Bóg go uczył tej bezinteresowności, uczył go tego braku egoizmu i w końcu go nauczył. nie? Kochani, jak to jest z waszą gościnnością? I to nie chodzi tylko oczywiście o to, jak przyjmujecie cioci na imieninach, nie? Nie, nie, chodzi o ludzi, których może nie znacie, a którzy szukają jakiejś pomocy u was gościny. Jak się zachowujecie względem ludzi w pracy, w szkole, ludzi, nie wiem, w autobusie? Jak jest z waszą gościnnością? A dwa, jak jest z waszym ocalaniem jakiegoś dobra w drugim człowieku, nawet jeżeli ono jest tam minimalne, to czy łatwo jest nam skreślać, bo jest więcej zła? Zobaczycie tutaj w, tej, w tym fragmencie. Pan Bóg potrzebuje nawet minimalnej ilości dobra, nawet gdyby całe miasto było złe, zauważcie, ale jeżeli jest tylko skrawek dobra, Bogu to wystarczy, żeby uratować. Czy jesteśmy do niego podobni? Czy też tak myślimy? Czy jesteśmy jak Abraham?